siemanko, z tej strony Adrian Hoffman. W tym odcinku przygotowałem dla Was dwa ćwiczenia, które pozwolą Wam poprawić Waszą głębokość przysiadu. Tak? Czyli wiadomo, będziemy pracowali nad szeroko rozumianą mobilnością bioder, troszeczkę będziemy się starali też nad gibkością i rozciągnięciem pleców, odcinka piersiowego. Pierwsze ćwiczenie, bardzo proste. Robimy ćwiczenie rozciągające, statyczne, ale we wzorcu ruchowym w przysiadzie. Czyli schodzimy do pozycji przysiadu, wypychamy łokciami mocno kolana na zewnątrz. Stopy staramy się trzymać w miarę blisko, równolegle do siebie. Akceptowanie się rozszerzymy na szerokość 15 stopni. Teraz napieram łokciami na kolana i staram się oswoić tą pozycję. Tak, swobodnie oddycham. Dla wielu z Was może być problem, żeby w ogóle dojść do tej pozycji, jednakże stopniowe staranie się i z czasem to powinno dać duże efekty. Jak już oswoicie się z tą pozycją? Wtedy. Dobrze, fajnie, jak macie partnera obok. Jeśli nie, to musimy nad tym sami pracować. Staramy się docisnąć odcinek kręźwiowy i wyprostować odcinek piersiowy kręgosłupa. Tu, bardzo mocno, aktywnie w tym momencie pracuję, żeby wyprostować odcinek piersiowy kręgosłupa, głowa schowana. I tak samo, swobodnie oddychamy. Pamiętajcie, żeby być na całych stopach. I to ćwiczenie wykonujemy minimum 2 minuty, nawet do 4. Tak, jeśli naprawdę chcecie, żeby Wasz przysiad się poprawił, trzeba trochę w tej pozycji spędzić. Drugie ćwiczenie, wbrew pozorom bardzo podobne do wcześniejszego, ale będziemy pracowali nad zakresem ruchu w naszym stawie skokowym i szeroko rozumianą mobilnością w stawie skokowym. Wykonuję ćwiczenie bardzo podobne. Wstajemy się na szerokość bioder przy sztandze założonym ciężarem. Ja mam akurat 50 kg, nie więcej. Siada w pozycji znowu głębokiego przysiadu. Wkładam sztandę na końcówki mięśnia czworogłowego. W tej pozycji staram się prostować plecy i siedzieć. Czujemy bardzo fajne tutaj rozciąganie mięśnia piszczelowego i nacisk na to, co później sprawi Wam, że ten zakres ruchu w zdjęciu powinien się poprawić. To w szczególności bardzo dotyczy dla osób, które mają problemy z mobilnością stawu skokowego i czują, że ten zakres jest nie do końca niepełny. Tak samo aktywnie pracuję odcinkiem piersiowym, prostuję się i tak samo minimum 2 minuty pozycji trzeba spędzić. Wypróbujcie tych ćwiczeń, tych dwóch ćwiczeń, dajcie znać, czy dają efekty, czy Wasza głębokość przysiadu się poprawiła. Do zobaczenia, oglądajcie w tym odcinku.